Siostro? Dobra. Są oddzielone samice samcami? Tak, tak. To są krzaki. Samce. Tak, tak. Grube. Do góry i to leci, no. Do tego basenu po prawej stronie, tam. Dobra, nie? To jest samce. Tak. Wyrównaliśmy temperaturę. I teraz nasze sandaczyki dostaną zastrzyk hormonalny. Z trzykiloma, nie? No. Mów, gdzie najlepiej, pod dlaczego. Płetwę, tak, tutaj pod płetwę albo piersiową, albo brzuszną. Ile milimetrów? 200 jednostek na kilogram. Ona ma około 3 kilo, więc, czyli 6 tak. I na pędę, nie? O. Dobrze. Ładny samiec. Zwróćcie uwagę na barwę tarłową. Jest czarny. O, jest jeszcze młodszy. I wkurzony. No. Nie chcę do doktora. Dobra. Ten ładny, co? No. Błękitny ma brzuszek. Piękny samiec. Zobaczcie na ubarwienie. Już? Tak. Forma. I trzecia sztuka. Widać od strony brzusznej ubarwienie właśnie, te tarłowe. Właśnie. Pięknie. Ryby są przenoszone do zbiornika już wcześniej przygotowanego. Tu mają już równą temperaturę i idą do następnych samców. Odpocząć, dojść do siebie. No już tamten ładnie popłynął. Zapoznać się z kumplami. Potężny samiec. Tak, zrobimy płyn prześwietlający do oocytu, bo będziemy sprawdzać zaraz następny rzut tarlaków. Metoda dość pospolita u wszystkich gatunków już teraz. Czyli opowiedz Radziu, bo oni wszyscy wiedzą tutaj, po co to jest w ogóle? Chodzi o to, że jak przyjedzie do nas ryba w tej chwili, żebyśmy dokładnie każdą indywidualnie ocenili jej stadium dojrzałości, czyli tak prosto mówiąc, kiedy odbędzie się tarło. Kiedy odbędzie się tarło, czyli czy będzie jutro, czy będzie za dwa dni. No jest to strasznie ułatwia w postaci, jeżeli chodzi o tarło, przede wszystkim sandacza, który zrzuca ikrę, potrafi zrzucić ikrę do, jak się człowiek spóźni o kilka minut, to ikrę mamy w basenie, która się już nie nadaje do zapłodnienia niestety. I to jest płyn, który po prostu pozwala nam, jak pobierzemy tą ikrę od każdej samicy, prześwietlić, czyli zobaczyć w środku jajeczka, w którym miejscu jest położone jądro. I dzięki temu będziemy mieć 6 stadiów przy sandaczu. No zobaczymy, jak będziemy już robić, to wyjdzie to dokładnie w praniu. Będzie można pod mikroskopem zobaczyć, o co chodzi. I to jest mieszanina alkoholu, formaliny i kwasu octowego. W stosunku 6-3-1. Kiedyś mało znana metoda, teraz to się ogólnie stosuje przy wszystkich rybach. No bo strasznie to ułatwia, jeżeli chodzi o warunki wylęgarnicze.
Można się wyspać, można by powiedzieć, nie? Bo tak, że wiemy, że dzisiaj nie ma co się czaić, można się położyć spać, bo tarło będzie jutro czy tam pojutrze, nie? I uwierzcie, pozwala to po prostu kontrolować, no i tak, trochę tak, więcej snu. Tak, i snu, no i się nie marnuje materiał przede wszystkim, bo wiele razy kiedyś właśnie no, trzeba było mieć albo zapas ludzi stojących przy basenach i patrzących, kiedy ona tam się nastrasza i tak dalej, mówię, aha, no to wtedy ją mamy i się wycierało. W tej chwili, znając stadium dojrzałości, oceniamy to, co do, można teoretycznie przewidzieć to, co do tam 5 godzin, nie? No i to wszystko. Czekamy. Masz teraz przygotowany, tak? Płyn sera tak zwany, płyn prześwietlający. Tu masz numerki, widzę. Tak, właśnie zaraz będziemy uzbrajać znacznikami, żeby każdą samiczkę ponumerować. Tam jest chyba ich 9, zaraz sobie przygotujemy. Przypominamy, że jadą do nas właśnie samiczki z gospodarstwa w Mikołajka. Tak. No i będzie tutaj Radziu przygotowywał sobie numerację, żeby wiedzieć. Tak, że właśnie, że każdą sobie usypiam, znakuję, pobieram od niej ocyty, sprawdzamy dojrzałość i zapisujemy sobie na kartce, że tam o jedynka jest w stadium czwartym, czyli za 2 dni dopiero się nią interesujemy. Nagle o trójka jest w piątkę, czyli już jutro, że później w basenie ja wiem, którą odławiać po prostu, nie? To ma już kikry i tak dalej, jak ona skacze, to miażdży po prostu sobie, nie? No chyba nie jest zrealizowana tak, do życia w powietrzu po prostu, nie wiem. No jeszcze proszę. Zobaczcie na piękną samiczkę. Widać, żadnych siatek, nie, i tak dalej, że tak, kondycję ma dobrą. Jest złowiona metodą sieci pułapkowych, czyli na żaki. Przez to widzimy, że nie ma... Tak, nie ma obwódki tutaj, nie? Od nie ma żadnej tak. Obwódki, dokładnie. Że są płetwy czyste, nie są zakrwawione. Tak jak Radek tutaj powiedział, sandar jest delikatną rybą i trzeba bardzo... Jest, pod tym względem jest tak delikatną, że na przykład rękawiczek używamy po to przede wszystkim, że jak gołą ręką dotkniesz, to jak żelazkiem byś normalnie, od razu jest inwazja bakteryjna taka, wiesz, że normalnie widać, w których miejscach ją otrzymałeś, nie? Dokładnie tak. Też to jest spowodowane i różnicą temperatury, tak, i osłabieniem ryby ze względu na to, że w zasadzie cała energia idzie w produkcję gamet. Tak, idzie w produkcję gamet. Ona jakby nie patrzeć przeżyła stres w brzaku, stres w trakcie transportu. U sandacza też jest tak, że stres potrafi spowodować, że nawet na hormon nie reaguje i nie dojrzewa. Że przywozimy ją, jest tam na przykład w trzecim stadium, dostaje strzała z hormonu i 3 dni później dalej jest te same stadium, czyli że w ogóle nie ma reakcji, nie? A to prawno, najprawdopodobniej jest to spowodowane stresem po prostu, nie? To jest ten, właśnie te same usypianie teraz, to jest właśnie też, żeby ten stres zminimalizować do zera teoretycznie, nie? Jeśli ona miałaby żywa teraz być tutaj na stole i tak dalej. Dokładnie, no głównie po to się właśnie usypia. Ta rybę. I ułatwia manipulację, wiadomo. Przykrywamy oczki. Tutaj mam taką specjalną zawleczkę zrobioną, żeby łatwiej było rozwiązać ten węzeł. Zobaczcie, w jaki sposób to się robi. Jeszcze raz. Szyłeś igłą oczywiście, tak? Tak, tak, tak. To jest specjalna nić chirurgiczna, nie? Spokojnie, ona teraz będzie miała taki jeszcze... Założyć rękawiczki, pomóc ci? Nie, spokojnie. Jeszcze nie, ale już myślę, że przy następnym sprawdzaniu za 5 godzin będziemy po sprawie. Czyli sprawdziliśmy tak. Teraz. Zawiązujemy. Wiesz, Cebulek, to byś... Ten sznureczek, jakbyś mi włożył, ja zrobię pętelkę. Poczekaj. O, tutaj. Do środka? Tak. O.
i z powrotem idzie. No, nauczony doświadczeniem, to ją sobie odkładam na sufatkę. Ona potrafi się tak przybudzić, o! A nie utrzymasz takiego, nie? To już jest siła jednak, nie? Taka ryba. I ryba z powrotem idzie do zbiornika. Tu ma w tej chwili świeżą wodę. Tak, świeża woda, około 13 stopni. To jest tak zwana dojrzewalnia w ogóle, nie? Tutaj sobie ryby numerujemy. Wiemy, jaki ma która numer, którym stawem jest, i te, które są już gotowe, są w tym takim podręcznym manipulacyjnym, nie? Tam na przykład mamy samce, nie? Będziemy zobaczyć samce. Proszę zobaczyć. Wczoraj przywiezione, widać te wyplówki. Tak. Możemy zobaczyć, co, bo już... O, tutaj już jest jakiś leszczyk czy trąbik, taki wypukły. Bo jeszcze miesiąc temu wszystkie były wypchane śledziami. Śledź i tynka. Wszystko, no bo śledź szedł na tarło, nie? No więc, tak. Więc to łówka, centralnie po jednym dniu wszystko było w śledziach. I ogólnie wszystkie samice robiły się samcami, bo się weźmy my podkreceni, że o Jezus, tato, a one były tak grube. Grube od śledzi, nie? No. Super. Dobra, nie generalnie mówię, więcej samic jest, czy więcej samców? To znaczy my dajemy na jedną samicę, staramy się tam mieć tych czterech samców, wiesz, żeby ta figura dymowa była zróżnicowana. Zobaczcie tutaj, przy każdym wyjściu z pomieszczenia trzeba zdezynfekować zarówno buty, jak i ręce, po to, żeby tutaj wejść do potężnej wylęgarni. Napuchniętą. Proszę zobaczyć. To już jest brodawka, która wskazuje, że jest ryba. No w zasadzie no w tarle wręcz, nie? Można powiedzieć. To jest tam tarło. No już jakieś, coś kilometrów. No ale jest miękka. Gdzie jest jeszcze wybrać? Dobra. Szósteczka. I kolejny raz. No, pobieramy ocyp. Co tu się dzieje, ale... Ona ładnie wygląda, żeby się nie okazało, że jest pusta. No właśnie. O cholera. O. No, na początku nie miała, nie? Pusta? Pusta. Zrzuciła. No. No niestety. Ona jest pusta. Ale ona w zaku już poszła. Pusta jest? 100%? Tak, bo w basenie nie ma nic, że pływa. No i mamy przypadek, czyli jest po prostu napęczniały brzuch. Tak. No, no, ona się wczoraj, dzisiaj wytarła, nie? Jak jakieś brzusze. Nie ma. Nie ma. Dobra, dawaj sufatę. Taka piękna samiczka, no, ale nie jest gotowa. To możesz ją do samców wrzucić. Do samców ją, nie? A co tam macie, samce? Tam mamy samicę jedną dużą. Samica zaszyta już? I samców parę wzięliśmy, bo Jacek mówił, że słabo stąpiamy. To jeszcze jest jeszcze tam. To jest hormon. To już jest hormon, dla samców też musimy dać, bo nie ciekną. Siostro? Położna Radosława. Położna Radosława. Dobra. Fajnie jest właśnie mieć pomoc. Jakikolwiek niestety ruchy, stres nie jest w tym momencie wskazany przez odłowienie, znaczy może się cofnąć. Dobra. Przygotowanie. Pokaż brzuszek, pokaż. No tak, widać barwienie pięknie, tak. Nie? Dokładnie. Idą do basenu. Ostatnie rybki mają poddany hormon w tej chwili.
są już w pojemniku z anestetykiem, czyli płynem uspokajającym. Dziewiątka. Dobra. Oznaczone. A teraz Radek będzie pobierał ocety, żeby sprawdzić, w którym stadium jest sandwich. Jest ikra. To jest numer? Numer, już ci mówię, ósemka. I ponowna procedura do menzurki, do płynu rozświetlającego. Dobra, numer 8. Na chwilę jeszcze na odczekanie. I zaraz pod mikroskop. Zaznacz, kochanie, przy tym numerze, to nie wiem, to jest piątka chyba, tak? Tak. To zaznacz, żeby ją sprawić za 3 godziny. Dobrze. Podejrzałaś się tutaj? Tak. Już daję... Daję płyn owodniowy z taką drobną ikrą. Kurde, dobra, trzyma. To nawet nieraz to, co widać, to nie jest takim 100% odzwierciedleniem rzeczywistości, nie? Nie. Też na przykład, ja też się podniecałem ostatnio, że miękkie, wiesz, że są miękkie i tak dalej, co ty? Ja ci powtórz do mnie, co się tam miałem chcesz? Za 3 godziny. Prawie za 3 godziny. To było do tego, wiesz. No i kolejna samiczka ma swój numerek. No dobra. Jest odnotowana. I trafia do samiczek, które czekają na pobranie ikry. Ale w odpowiednim stadium. Kolejna samiczka ma swój numerek. No dobra, jest odnotowana. Mamy oznaczonego sandasza. O ocet. Zbieramy teraz ocety, żeby określić, za ile będzie tarło, za ile dni. Dobra, jak ładnie widać, cyk. To jest numer 2, tak? Tak. Dobra. Każda fiorka ma odpowiedni numer. Tak, tutaj akurat w tej chwili nie mam jedynki, to 14 będzie robić za jedynkę. No ja wie, jak na te łapa. Żeby to wszystko ogarnąć, chcę zrobić 3 km w gazie. Albo tylko nie żeby wszystko tym rzeczy kupić. To jest numer 1, nie? Tak. Kochanie, może wziąć już tą karteczkę tam, co ja tam. Dobra, teraz zalewamy to tym wcześniej przygotowanym płynem prześwietlającym. No ale to poczekaj, to chodzi, ale to nie jest teraz... A nie, to dobrze. Nie. To tak nie za bardzo, nie jest za bardzo, tak, dokładnie. Pokaż może, jak to wygląda. Tak, to wygląda tak, że ja przemieszam. O. Ziarenka ikry. Chwilę czekamy. Odpalamy sprzęcie. Początek. Dwójka. Numer 2.
Tak, dwójka i prawie drugie. No, jądro centralnie, prawie. Spróbuję wam pokazać różnicę. Tu widzimy faktycznie jądro centralnie. Mamy ikrę w mikroskopie. W szóstym stadium. I to jest w tej chwili szóste stadium. Po czyli czym... w tym momencie będziemy zaraz ją przyłożyć. Możecie już ją przyłożyć tutaj, nie? Nie wiem, nie na pewno, nie? Jądra nie ma kula w środku, tak? Tak, tak. Powinno wyglądać. Bo teraz muszę sprawdzić drugą. Czyli pobraliśmy materiał od samicy. Numer jeden już jest poznakowana. Poznakowana jest. Przepraszam cię teraz. I na podstawie doświadczenia Radek wie, że ona jest w tej chwili w szóstym stadium. Dobra, Radek. Możesz kajduczek już ten, wyłapać samce. Dwa? Ze cztery. Teraz zgrabnym ruchem, delikatnie dotykając brzuch, ściągamy gotową ikrę. Zobaczcie, jaka jest delikatna, jaka jest malutka w porównaniu do szczupaka. Jest bardzo malutka. No chyba powiem ci, że z mojego doświadczenia chyba tylko mniejszy wylęk z naszych ryb to ma klęk. Może niżej ją mam, co? No, no. Dobra, nie bierze. Nie. Końcówka tarła. No. Mało mleka. Popsułeś gazę. A nie spadają się z farfocem? Tak mogę przekręcić. Zobaczcie, co się dzieje. Puste. Nie, puste to są. Wyciskamy ostatnie gamety. Czerwone, wiesz, takie przekrwione. I zaraz będziemy przystępowali do procesu zapłodnienia. Tak, teraz mamy tak zwane fachowo mówiąc zaplemnienie. Tak, teraz jest zaplemnienie. Bez wody. Zmieszamy dokładnie 100% zaplemnienie. I przechodzimy teraz już na wylęgarnię. Tutaj to jest dolewka bardziej podtrzymująca temperaturę, wiesz, Hajdurzek, bo już się grzeje tutaj od, wiesz, taka pogoda jest i podskakuje mi wyższa temperatura wody, nie? Więc ja tutaj trzymam, tak. Musisz chłodzić. Tak. Schodnik.
No już jak jest takie słońce, to tak. Nie, co prawda teraz styropian sobie na okna założyliśmy, tam jest w miarę luz. Dobra, teraz rozprowadzam dokładnie łyżeczką mlecz w ikrze, żeby ułatwić im już, wykrócić im strasznie drogę do zapłodnienia. W tej chwili jeszcze tam się nic nie dzieje. Nie ma wody. Dobra. I wodą z obiegu. Gdzie będzie inkubacja. Tylko na wierzchu ma taką błonę do wody. Nie dużo wody, przykrywając tylko powierzchnię ikry, żeby zagęszczenie, jak największe zagęszczenie było tych plemników względem ikry. Cyk. W tym momencie chłopaki szaleją tam. I zostawiamy sobie teraz na 2 minutki. Niech plemniczki robią swoje. Tak. A ja przygotuję tutaj roztwór. Mam przygotowany, bo się twarzone. To nie, to jest dodatkowa antena, więc bo na tych 4 słojach już nie daje, nie, jest za mało. W tym momencie następuje zapłodnienie. Tak, bo spojrzałem, czy miał te 2 lata. Teraz będziemy rozklejać. Teraz zbieramy wodę. Z tego względu, że sandacz ma charakteryzuje się ikrą kleistą, która po zapłodnieniu robi się taka otoczka kleista, która pomaga, że ikierka się przykleja. Przykleja się po prostu do jakichś tam kawyczków, roślinek i tak się inkubuje. Przypukaj, Krzysiu, bo się już tutaj na boku. Mieszaj, mieszaj, daj. Widziałeś, ale drugą, tak nie wychodziłem. Dodajemy kamienki roztworu. A tanina to jest garnki, który ma na przykład do produkcji wina. To jest garnki. Trzeba się odmienić. To jest to, co wydaje do wina. Nie powoduje on cierpki smak. To jest to. To jest bardzo kleisty. To on jest ślepek. Dlatego wina ma cierpki smak. To jest właśnie to, co jest sterowane. To jest kamienna, nie? Więc w każdym dniu następnie dobry nie jest ważne. Puszczamy wodą. Cały czas trzeba mieszać intensywnie. Tak, jakbyśmy tego nie zrobili, obsadzając słój, robi się tam jeden wielki kruk. To się wszystko razem wlepia i obumiera, bo nie oddycha i tak dalej. Każde ziarenko musi być po prostu rozdzielone osobno, nie? Litra, jak widzimy, osadziła się teraz na dnie. I nastąpi kolejne kłopanie. Jeszcze taniną? Tak, jeszcze raz. Dobra. Jeszcze wody. A
Teraz sobie będziecie, przepraszam, bo na ten słój będę lał za tobą. Weź go, zabierz to tam już. Dopuszczamy ikrę do soja. Regulujemy te... Tak, zobacz, od razu widać, że ona jest drobna i lekka. Jak szybko nie zareagujesz, nie przykręcisz, to patrz, bo sam kurek jest, nie? A tu jest tak tylko jest. Niecałe 300 gram. Żeby zaraz poszło górą, nie? Fajnie, bo akurat napuściłeś tyle wody, że możesz sobie to regulować w trakcie podnoszenia poziomu wody. Od razu widać, gdzie teraz ciśnieniem samym radził zatrzymuje ikrę. Tak, może ją jakby można powiedzieć tym, że przykręciłem, ściągam z powrotem tak. Do słoja i zaraz dopiero jej obroty ustawię, nie? Bo... Jak już się ustabilizuje, jak już tak. będzie na takim odpowiednim stałym poziomie, to wtedy można regulować. Przypomnijmy temperaturę? 16. Jest to taka, uważam, ostateczna pod względem górnej. Temperatury. Granice, tak. Czyli chcesz uzyskać jak najszybciej, chcesz uzyskać wylęk. Dobry wylęk. Bo wiadomo, byśmy inkubowali w większej, 18, też nie wiem, czy w ogóle się da tam większej i tak dalej, jak to wychodzi. Wylęk się na pewno dotykał wcześniej. Teraz pytanie, jak na ile dobrze rozwinięty. Jak warunki pozwalają, to ogólnie inkubuję 14 stopniach. Trwa to trochę dłużej. Ale wtedy mam taki najfajniejszy, wydaje mi się. I wielkość jest go taka prawidłowa i rozwinięty jest. Teraz już warunki nam na to nie pozwalają, bo już jest na dworzu za ciepło. A nie mamy tutaj systemu składzania, żeby te 14 utrzymać, ale 16 się da, nie wiem. A jest jeszcze ona tam hodowlanie uzasadniona. No i w zasadzie przypomnij, po ilu dniach będziesz oczekiwał tak wstępnie w tej temperaturze 6-7 dni. 6-7 dni. Tak. Jeżeli chodzi, bo jest rozgrzane w taninie, to troszeczkę przedłuża te krucie. Ale jest to, myślę, zadowalające, nie? Każdy słój musisz też poszczególnie sprawdzać od każdej samicy, prawda? Bo to tak, różnie... Każdy słój mam podpisany, kiedy nastąpiło tarło. I tam wiem, że 4-5 dnia sobie sprawdzam pod mikroskopem, na jakim etapie jest ten sandaczek w tym jaju, czy mi się rusza, czy się prawidłowo rozwija, czy w ogóle jest pierwsze sprawdzanie, będziemy to gdzieś jutro sprawdzać, czy to już widać te pierwsze podziały komórek, nie? Czy zostało, czy jest zapłodnione i tak dalej, no to w sumie do końca nie wiadomo. Wszystko jest ok, wszystko pasuje, a coś tam w naturze nie pasowało, nie? I dlatego badasz każdą. Tak. I z tych słojów wylęk idzie potem na poszczególne baseny do wylęgania. Tak, i nie mieszamy. Nie mieszamy roślinkami, znaczy roślinkami mówię, nie mieszamy kluciem, czyli że na przykład ktoś nam się jeden słój kluje rano, drugi kluje się wieczorem, to są już dwa oddzielne baseny. Ta różnica u sandacza tych 12 godzin to już jest dużo, że tamci pierwsi będą na pewno liderami i na pewno znikną ci te moczy. Tu jest podana bieżąca woda do każdego ze słojów. Można regulować zaworami, jak widzicie.
regulować ciśnienie i w takim samym systemie jak w szczupakach są to te same zastosowania, zastosowanie słoje Weissa, idzie odprowadzona woda kuleczkami do obiegu zamkniętego, tak jak powiedział Radek. Jedynie ta woda jest potem jeszcze pod lampą UV, tak? Tak, lampa UV, złoże biologiczne, które teoretycznie tutaj jest takie na... niekonieczne jest na słoja, bo ta inkubacja trwa na tyle krótko, że to i tak nawet się nie zdąży wytworzyć. Zobaczcie, tu jeszcze macie taką sytuację, że jeżeli jakieś ziarenka ikry się wydostają, to ja rozumiem, tak, że tutaj... Tak, to łapie. To robi za zadanie odwyradnika, bo jak wylęk łapie, zobacz, bo to jest piór, nie? Tak bo, jest. Bo wylęk jest taki ikry, wiesz, cholernie mały. I też łapię właśnie ikrę martwą i tak dalej, ja to jakieś odprawdam, wiesz, i podmieniam. Wiadomo, że trzeba to usunąć z obiegu, bo żeby to nie pleśniało i tak dalej, nie wprowadzało żadnych kanał. Czyli i taka ikra, która jest niezapłodniona, tutaj się nam dostanie, bo ona jest też leciutka i tak dalej, czyli te osłonki tutaj zostaną zgromadzone, ale również, jeżeli się pojawi wylęk, to właśnie tutaj odbywa się takie też również sortowanie tego wylęku. Gdzie powiem, ile wylęk idzie? Już powiem do następnej hali. Na poprzedniej 1 na 3 ściany pojemności i zaczyna się wtedy dopiero zabawa. Decyzja ma dzikie znaczenie.